Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Artur. Słuchajcie, dojeżdżam tu do miejscowości Gorzykowo, a to jest niedaleko Chmitkowa. Wjeżdżam tam do klienta w kościarkę Samasza. Się pić. Dobry. Dobre. Tu chyba, nie? Tu. Dobra. Już patrzymy, co dalej. Mam dwie podobne, nie? Teraz zobaczymy numerek, nie z której strony, to będziemy zaraz ładowywać. Dobra. Nie wiem, tutaj przy drodze zaraz patrzę. Kurde. Miałem. Ładną awarię miałem, nie? Ładnie pękło, nie? Tak pękło? No. Niech pan zobaczy. Płyn wyleciał i dobra. Wyleciał płyn i tak. Tutaj ko wrzesi mi pękła rura, ale tak założyłem taki, wie pan co, taki trochę. No, skrzywiony wąż, nie? To ja jadę na bazę po drodze jeszcze i mają kupić nowy i założymy nowy, nie? No, pana chyba jest. Jaki ten numer był? Ta dłuższa czy ta krótsza? Ja patrzę, która to jest. No, aha. Będzie działać. No, rozumiem. Już sobie zerknę. Gdzie to jest? Żebyśmy nie pomylili czasami, bo to. To będzie ta. To będzie to. Ładowarkę zdejmiemy. Tutaj się zaczepi za dwa ten i tyle, nie? O, trochę przestawiła mi się tutaj, ale nic się takiego nie stało za wiele. Będziemy tu działać tym. Albo od tej strony, albo od tej. No, tej strony by trzeba gdzieś podjechać. Albo się nawrócę tam gdzieś jak mogę. A tam takie placy, to chyba nawrócić się. No i wtedy możemy sobie podziałać, no nie? O, to. No, bo to każdy sobie, to jest dłuższa chyba, nie? Dłuższa od tamtej, nie? Na pewno. Dłuższa. No. A to co za maszyna? Do trawy? Tak, to jest. No, no. To też o trzy kosiaraczki, to sezon na kosiaraczki teraz jest, nie? No. Dobry. I ładowarkę, Karol, pewno. No. To wszystko mamy zwalić. Tak, wszystko będziemy. Kukurydza już zasiano. Zasiano to. Witam. To maszyna akurat, nie? To tutaj ładowarko przyjechać, albo się nawrócę, tak nie wiem od której strony. Jak tam się mogę nawrócić, to się nawrócę. Albo tutaj podjechać, jak tam mogę. No ja się mogę nawrócić, nie ma problemu, nie? A to pasem jakim podjechać? No, to mam tu za jedno dołożymy, tutaj do góry jedno, jak jest ładowarka duża. No, albo tam podjedziemy do przodu, to już jadę do przodu. Ja to kurde. Kopar Kilowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. To dawaj z tamtej strony, nie? No. I tu jest takie ucho, mniej więcej ta dwie widły. Ja tu założę tutaj w tym miejscu i tutaj i założymy dwa pasy i będzie. Przepaduje, nie? Trochę? Tak. Ma zamiary. No. Bardziej? Proszę? Tak, a trzeba tak ładnie przycięło, kurde, koło Poznania, później przeszło i znowu, nie? To takie. Teraz też znowu tak zaczęło, nie? Dobra, tu o. I tam założymy jeszcze jednego pasa w tym miejscu, tak żeby było stabilnie. I tyle, nie? Tutaj to jedno. I już jest. I plandekę jeszcze tam. I tak zwane żylety. Góra, troszeczkę w tą. Dobra. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Trzeba powiedzieć do góry, naciągnij. Do góry. Dobra. Ja wezmę pasa. Tam, kurde, o. Chwila. Bo tu się trzyma jeszcze na dwóch pasach. Założymy. Dodatkowo. Daj trochę do góry, jeszcze naciągnij. Jeszcze. Dobra. Starczy. Tego damy tu.
Ten jest na razie niepotrzebny. Od... Aha, dobra. Dobra, możemy próbować. Troszeczkę do przodu daj, żeby ona nie tego. O właśnie. O, teraz poczekaj, by się odpięło. Oho. No, próbuj. Dobra. O, dobrze, dobrze. No, dawaj, dawaj. O. Jeszcze, jeszcze. Tu mamy cięższą. O, trochę nierówno założyli. Ale nie przeszkadza, nie? Nie, no nic się nie dzieje. No. Tam już patrzę, już patrzę. O, klapka, bo trzeba podłożyć, żeby się nam nie obaliła. Bo ja, wie pan, mogę się przewalić wtedy, nie? Pod ten, o, idzie elegancko. Dobra. Numery. Można kosić. Dużo mafii schodzi? Co? Dużo mafii schodzi? Schodzi, schodzi. Są takie miesiące, to zależy. Jak jadą zimą, to zawsze troszeczkę mniej. Teraz tak jest więcej roboty. No ale nie jest, tak źle nie jest. Aj się musiało rozpadać delikatnie. Gdzie ta klapka jest? O mój Boże, ale pada! MultiOne, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób naraz. Tak, żeby wam pasowało to rozłożyć później. Ale się rozpadało, nie? Takie troszeczkę. Tak, żeby wam pasowało to rozłożyć, nie? Tak, żeby wam pasowało to rozłożyć w niektórym miejscu. Bo on pójdzie. No, bo ona pójdzie w tą. Ona pójdzie w tą stronę, nie? Dobra, dobra, wyjąłem sobie dymy. Aha, rozumiem, dobra. No, to to aby. No, bo i co tam. Z... Nie, bo ona będzie się w tą stronę być rozłożona, nie? To można na przykład ją trochę odwrócić. O. Ale no, że podjechał później traktorem, nie? O, tak by praktycznie tu mogło tak być. Dobra, kładź ją. Kładź. Poczekaj. O, o widzisz. Jak ładnie mi się rzuciło. No i tutaj pasujesz panu do rozłożenia, nie? Nogi nie ma, nie ma. Nie, nie, bo tu tak jak teraz sobie pan, o, tu podkładałem taką klapeczkę, żeby nam nie upadła. Się przewróciła, nie? Dobra. Dobra, jest jedno. No. Idziemy po ten, po plandekę i resztę. Bajeru. A tu nie wiem, pan co to, to osobno? Osobno. Tak, bo to taki szekle mam do... Na szybko. Dobra. Wałek jest, jest. Jest, wałeczek jest. Idziemy po plandekę tam jeszcze i mam te noże, nie noże. Papiery. I papierki. I mogę jechać dalej. Dokąd teraz? Teraz jadę tam w kierunku jakby Łodzi. Z tą taką talerzówką zwykłą, nie? A później mam jeszcze, a to chyba na powrocie, tam jadę na wierzchowiska. Tam na Lublin. O, z tym do Zielonki, tam koło Łukowa. O, trochę jeszcze jest tego jazdy, nie? No,
No i chyba koradomia tą właśnie tą następną kosiarkę, a to sobie na powrocie zrobię, żeby sobie nie nadrabiać kilometrów, nie? Jadąc z tego, z wierzchowic z drugiej, nie? Oj. No, ale jeszcze muszę na bazę wskoczyć, bo trzeba ten przewód wymienić od tego, bo to... Szkręcili mi tak, strzelił taki cienki, nie? I teraz znowu. Oś to. Chyba lata przychodzą swoje przyjechane i... No, no. 860. 16 rok to jest niby, nie? No, ale... 16? No. Na kolana ma. No, ten najeżdżony jest, no ale... Tak to nie tego, dobra? To bas... A tu z tej strony chyba ta ładna. Kowalewa tu i tego zasób, czy nie? Tak. No, no. Kowalewo, to tu. To już właśnie miałem robić, miał mi szef podprowadzić auto, ale później patrzę na górze, ten przewód był, to sobie wymieniłem już, nie? Bo było jedno w zapasie na razie. Dobra. Tak, to tu jeszcze jest i jeszcze no, do podpisania tutaj mam. O, normalnie. Do samochodu napadało, krzywie nie napnąłem. Kod rabatowy do wykorzystania w e-sklepie. Na zakupy tam można sobie zadzwonić pod numer i nam powiedzą, co jak to wygląda, nie? Dobra, może podpiszemy.